W tym filmie zaprezentuję kolejną interesującą funkcję Photoshop Elements 11, a mianowicie funkcję czyszczenia scen. Spójrzmy, jak to działa. Mam tutaj otwarte trzy zdjęcia. Na każdym z tych zdjęć jest postać na tle samochodu. Powiedzmy, że cały czas jest jakiś ruch miejski i przeszkadzają nam ludzie w tym, żeby ująć nasz samochód na jednym ujęciu bez jakiegokolwiek człowieka. Warto wtedy wykonać kilka zdjęć i wykorzystać funkcję czyszczenia scen. Przejdę teraz do skrzynki zdjęć. Przytrzymam klawisz Ctrl i zaznaczę wszystkie te trzy zdjęcia. Wokół każdego z tych zdjęć pojawiła mi się biała ramka. Mógłbym tu wykorzystać na przykład dwa zdjęcia, ale ja chcę wykorzystać trzy. Wchodzę w menu Ulepsz, Scalanie Fotomercz i tutaj Oczyszczanie sceny. Po wybraniu tej funkcji zdjęcia zostają automatycznie wyrównane. Widać to po tym, że wokół nich pojawiły się przezroczyste piksele. Zdjęcia musiały być wyrównane, dlatego żeby wszystkie obiekty na zdjęciach były w maksymalnie tych samych pozycjach. Jako, że te zdjęcia były robione z ręki, to te zdjęcia na początku nie były idealnie zgodne ze sobą, czyli samochód nie był dokładnie w tym samym miejscu. Teraz to, co musimy zrobić, to ustalić zdjęcie początkowe i zdjęcie końcowe. A żeby ustalić to zdjęcie źródłowe, po prostu klikamy na dowolnym wybranym zdjęciu. W zasadzie w tym przypadku możemy wybrać naprawdę dowolne zdjęcie. I żeby ustalić zdjęcie ostateczne, łapiemy jakieś zdjęcie i przeciągamy je do tej pozycji. Naszym celem jest oczyszczenie samochodu z tej postaci i żeby to zrobić mamy tutaj do dyspozycji narzędzie ołówek i narzędzie gumka. Narzędziem ołówek rysujemy miejsca, które mają być wkopiowywane z jednego zdjęcia do drugiego. Narzędziem gumka ewentualnie wymazujemy ten ołówek, który wcześniej użyliśmy do narysowania jakiejś kreseczki. Zobaczmy jak to działa. Wybieram narzędzie ołówek. Jego rozmiar tutaj możemy ustalać tym suwakiem. Rozmiar nie jest zbyt istotny, możemy mieć dość cienki ten ołówek. W zasadzie cienki sprawdza się często bardzo dobrze. I teraz, jeżeli chcemy przenieść coś z tego zdjęcia na to zdjęcie, to na tym zdjęciu musimy narysować kreskę. Ja będę chciał przenieść tylną część samochodu, po to, żeby zakreślić tę postać. Więc mogę na przykład przeciągnąć w tym miejscu. I spójrzmy, po chwili ta część zdjęcia wkopiowała mi się do tego zdjęcia, i w wyniku mamy zdjęcie samego samochodu. Spójrzmy jeszcze na dół, tutaj ten prawy panel przesunę troszeczkę na dół i zobaczmy. Tutaj mamy przełącznik, który można pokazać regiony, czyli fragmenty zdjęcia, które zostały wkopiowane. I tutaj widać, że w zdjęcie źródłowe było to żółtawe zdjęcie, a niebieskie fragmenty zdjęcia zostały skopiowane właśnie z tej lokalizacji. Jeżeli taka operacja nie byłaby w pełni udana, to możemy w każdej chwili wziąć jeszcze jakieś jedno zdjęcie, na przykład to i z tego zdjęcia wkopiować kolejny fragment. Spójrzmy, przeciągam. To zdjęcie było oznaczone żółtą ramką, więc teraz przeciągnięcia będą żółte i tutaj pole zaznaczone na tym zdjęciu również jest żółte. Także możemy tutaj na przykład żółtym wkopiować kolejny fragment tego zdjęcia. Nie ma to w tym przypadku sensu, ale chciałem zademonstrować, że możemy kopiować z kilku zdjęć do ostatecznego. Wyłączę teraz te regiony i zobaczmy, samochód nadal jest w całości. Ja teraz zresetuję ustawienia tego narzędzia, klikam tutaj na ten przycisk i pokażę tutaj nieco inną funkcję, którą przy okazji warto zaprezentować. Jeżeli mamy na przykład taką sytuację jak teraz i chcemy postać umieścić w kilku miejscach naraz, to też to jest możliwe właśnie dzięki tej funkcji. Żeby to zrobić, ja przeciągnę sobie na przykład teraz to zdjęcie, znowu jako zdjęcie końcowe. I teraz będę chciał wykonać rzecz odwrotną, czyli wkopiować maksymalną ilość postaci na tło samochodu. Tutaj postać jest przy tyle auta. Ta jest na środku, więc teraz klikam i przeciągam, tak żeby pojawiła mi się ona gdzieś tutaj na środku. I jeszcze raz muszę wziąć zdjęcie, w którym postać stoi przy początku auta. To jest to zdjęcie. Po prostu na nią klikam. Postać pojawia mi się w tym miejscu i przeciągam. I spójrzmy. Efekt został osiągnięty. Także w ten sposób możemy stworzyć interesujący efekt ruchu na jakimś jednolitym tle. Wróćmy tutaj jednak do naszej pierwotnej funkcji. Chcemy tutaj oczyścić to zdjęcie, więc jeszcze raz dwa zdjęcia. Pierwsze na przykład takie, drugie przeciągamy. I żeby oczyścić, możemy albo wkopi wkopiować przód tego samochodu w to miejsce, albo dla ułatwienia przeciągnąć po tej postaci. W ten sposób. Automatycznie skopiują się odpowiednie piksele, tak żeby zakryć tę postać. Wciskamy gotowe i po chwili mamy nasze zdjęcie gotowe. Musimy je tylko delikatnie przyciąć, żeby pozbawić się tych białych obszarów na brzegach. I jeszcze tutaj zostawiłem niestety kawałek z prawej strony. Przytrzymuję Ctrl. I zatwierdzam. Tak wyglądało zdjęcie przed zmianami, a tak wygląda po zmianach.